Studio lato Joanna Wyrzykowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. No i co, proszę Państwa? Mamy lato. Wreszcie nie musimy narzekać na upały, bo zaczął padać deszcz, niebo zasnuło się chmurami, a my co możemy w tym czasie robić? Na przykład czytać książki. Chociaż z tym czytelnictwem za dobrze w, w Polsce nie jest, jest ponoć lepiej niż jeszcze jakiś czas temu. COVID. -19. Y, to troszkę spowodowało, że więcej czytamy. I dzisiaj o książkach będzie i o czytelnictwie, bo y, mój gość, Magda Mijanowicz, dziennikarka, autorka książek, y, przyszła dzisiaj do nas do studia. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, będziemy rozmawiały o książkach, o czytelnictwie i o wszystkim, co dookoła książek i dookoła kultury się dzieje, a chciałabym zacząć od tego, żebyś y, opowiedziała, y, jakie są Twoje y, ulubione książki, co lubisz czytać? Po co sięgasz najchętniej? I czy tak jest, że latem ta literatura jest lżejsza, a jesienią kiedy długie wieczory, ta literatura jest mocniejsza? Chyba tak, chyba rzeczywiście latem sięgamy po, po książki tak zwanego lżejszego kalibru. Ja najchętniej sięgam po reportaże, jest to mi najbliższa literatura non fiction. W tej chwili utonęłam w trzech książkach. Bardzo Państwu polecam książkę Magdy Gacyk, Ludzie o magnetycznych palcach. To jest Polka mieszkająca w Dolinie Krzemowej, która zajmuje się startupami Polaków i opisała między innymi takich frików, którzy robią sami na sobie eksperymenty, typu wszczepianie sobie magnesów w palce, czy wszczepienie sobie w przedramie DNA ośmiornicy bodajże, także pan zaczął świecić w nocy i też o poważnych eksperymentach w tejże Dolinie Krzemowej. Druga książka to książka Skruszony gangster Gabrieli Jadkowskiej, mojej koleżanki, dziennikarki z Warszawy, o świadku koronnym. Niewiele o tym wiemy. Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć, jak to wygląda, jak oni są chronieni, jakie pieniądze za to dostają, to bardzo polecam. I rzecz trzecia, grażyna. Ratajska y, napisała wywiad Rzekę. To jest pani, która jest doktorem filozofii, y, byłym wykładowcą naszej Politechniki. Y, napisała wywiad Rzekę y, z religią. Także jeżeli chcecie się Państwo czegoś więcej dowiedzieć o słynnym kardiologu, to, to też serdecznie warto sięgnąć, polecam. Warto sięgnąć po książkę. No właśnie, literatura faktu, y, opisywanie y, spraw, które się dzieją, które się działy, y, grzebanie w materiałach, grzebanie w aktach, szukanie prawdy, rozmowy z ludźmi. To wszystko y, tobie też jest bliskie, bo y, piszesz reportaże od lat. Y, taki, no ja nie wiem, czy to można nazwać serią. To jest historia, o której państwo wiedzą z pewnością, bo Magda była u nas y, w studio. Czytali państwo pewnie też y, w internecie y, wywiad z wampirem, czyli rzecz o Leszku Pękalskim, y, seryjnym mordercy. Właśnie ukazała się książka niby taka sama, ale nie taka sama. Niby taka sama, ale doszedł do niej epilog i doszedł wstęp Igora Brejdyganta. Poruszamy tam, między innymi kwestię Gostynina, ponieważ Pękalski trafił do Gostynina, przebywa tam, no, teoretycznie, co pół roku jest badany i może zostać wypuszczony na wolność, praktycznie pozostanie tam bezterminowo. No i jest to jakiś i mój i Igora głos w debacie o tym, czy Gostynin jest miejscem, które w ogóle powinien funkcjonować. Czy raczej nie? No właśnie, o takich sprawach i o tym, jak działa system i o tym jak tacy przestępcy, jaka jest ich przyszłość, porozmawiamy przy okazji wizyty Magdy w naszym innym programie, no bo wiadomo, studio lato ma lżejszy, proszę Państwa, kaliber i nie będziemy opowiadać państwu tych dramatycznych historii, ale chciałabym, żebyśmy opowiedziały jeszcze troszkę też o rzeczy do czytania. Od jakiegoś czasu ukazuje się, bodajże od grudnia ubiegłego roku, to był numer, pierwszy tak. numer, y, ukazuje się Dialog Art. Może ja tak pokażę, będzie mi wygodniej. Dialog Art to jest bezpłatne pismo, y, które, no właśnie, y, 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 jak to się zaczęło, przypomnij, y, postanowiłeś sobie, pismo. Była pandemia i w tej pandemii w dialogu pojawiło się mnóstwo Ciekawych pomysłów, mnóstwo inicjatyw, no należy tutaj bardzo, bardzo podkreślić rolę Wali, Ty, Walentyny Trybockiej, wiceprezeski dialogu. I ona rzuciła pomysł: zróbmy gazetę, skoro nie możemy pokazywać spektakli, zróbmy gazetę. Zebrało się grono zapaleńców, ponieważ pracujemy za darmo, gazeta jest bezpłatna, ale Wszyscy, którzy przy tej gazecie pracują, chcą to robić. Dlatego myślę, że dajemy państwu bardzo dobry produkt. Staramy się, żeby był na dobrym poziomie. Poruszamy tam aktualne sprawy dotyczące kultury, bo magazyn jest magazynem o kulturze, o sztuce. Opisujemy to, co się dzieje w mieście. Ale mamy też korespondentkę z Warszawy Ole Pieterwas, onegda i dziennikarkę koszalińską. Mamy prawie stałego korespondenta z Lublina Waldka Sulisza, też dziennikarza z dużym doświadczeniem Witka Wiśniewskiego ze Sztokholmu. Także staramy się też pokazywać co się dzieje w kulturze polskiej, co się dzieje w kulturze światowej. No myślę, że na razie nie, nie spotkaliśmy się z krytyką, także myślę, że dajemy państwu dobry produkt. Gazeta, która jest bezpłatna, ukazuje się... W koszalinie, a mówi o wszystkim: Czy jest tu miejsce też na koszalin? Czy jest tu miejsce tak. na właśnie naszą kulturę? Najbliższą nam? Tak, przede wszystkim na naszą. Stale współpracuje z nami biblioteka, w której się bardzo dużo dzieje. Współpracuje z nami CK 105. Także macie Państwo też bieżące informacje, co w kulturze koszalińskiej piszczy i w teatrze, i w koncertach, i w muzeum. Także przede wszystkim koszalińskie informacje. Dodatkiem są informacje z Polski i ze świata. Jak się robi pismo o kulturze w czasach, w których się mówi, że. Tak naprawdę kultura coraz mniej nas interesuje i sami widzimy, co się dzieje. Na kulturę ciągle brakuje pieniędzy, na kulturze ciągle się oszczędza. Ba, mówi się nawet czasem, że artysta to zawsze sobie poradzi, a jak jest mu nie za dobrze, to może i lepiej, bo będzie bardziej kreatywny. Bardziej płodny. Tak. No coś w tym jest, ale z drugiej strony, tak jak wspomniałaś o czytelnictwie, które w Polsce siada. Przypominam sobie czasy, kiedy jeździłam na targi książki, teraz te targi się odbywały wirtualnie, i na warszawskich targach nie było gdzie wcisnąć szpilki, były tłumy ludzi, od dzieciaków po staruszków na wózkach inwalidzkich, i ci ludzie naprawdę tam przyszli, bo chcą tej książki. Także nie wiem, czy te dane statystyczne nie są zaniżane ale no wiem, że zawsze będzie grupa ludzi, która będzie chciała dostępu do kultury, będzie chciała ciekawych wystaw, koncertów. No bez tego nie da się egzystować. No, może są ludzie, którzy potrafią, ale, ale ja sobie nie wyobrażam dnia bez książki, bez muzyki, bez filmu. No to po co wtedy żyć? No zostaje natura, ale to troszkę za mało. Tak, potrzebne, ale za mało. Jeździsz w różne miejsca, spotykasz się z różnymi ludźmi, masz spotkania swoje autorskie. Po pandemii wiem, że już w czasie popandemicznym, o tak powiem, wiem, że już też jeździłaś, zmienili się trochę ludzie. Chyba nie, może są bardziej głodni tych spotkań przez to, że, że to było zawieszone bądź wirtualne, a to, to zupełnie inaczej smakuje. No, już miałam zaproszenie do jednej z moich ulubionych bibliotek w Biesiekierzu. Byłam tam, co prawda, osobą prowadzącą, bo głównym gościem była Ela Okupska, Gwiazda Teatru Rozrywki w Chorzowie. A prywatnie moja przyjaciółka, więc bardzo przyjemnie się takie, e, takie spotkania prowadzi. I też prywatnie prowadzi. mieszkanka w jakimś stopniu koszalina. Tak, no, no ona jest taka pół nasza, pół e, Także no, chyba ten głód ludzi, którzy chcą teraz wyjść do drugiego człowieka, chcą posłuchać to... Myślę, że teraz jest dobry czas, mimo wszystko, dla kultury, bo właśnie wszyscy jesteśmy spragnieni. Mhm. Jakie plany dalsze? Twoje książkowe, związane z tym pismem? Już coś się krystalizuje, zupełnie nowego? No, mam trzy pomysły na książki, mhm. kolejne, których oczywiście zdradzić nie mogę. Będą się toczyły rozmowy z wydawcami. Zobaczymy, czy, czy te tematy, które im zaproponuję, ich zainteresują. Padła Dwa dni temu propozycja od jednego z wydawców, który z kolei zaproponował mnie temat. Zobaczymy. Na razie mam nadzieję wybrać się na początku września na Europejski Festiwal Smaku w Lublinie. Są tam fantastyczne imprezy, nie tylko krążące wokół smaku, wokół kulinariów. A ponieważ inna moja przyjaciółka, Greta Grabowska, będzie miała w Kazimierzu Dolnym wystawę. W ramach y, Tygodnia Kultury Żydowskiej. Nie pamiętam, mm -hmm. nie pamiętam nazwy tej imprezy, Festiwal Kultury Żydowskiej. Y, także myślę, że wybierzemy się razem i do Lublina, i do Kazimierza. Te, y, Greta Grabowska gościła już w naszym programie i rozmawialiśmy o tej wystawie. I y, już przy tamtej okazji miałam takie wrażenie, że ten nasz koszalin kulturalny widać trochę poza koszalinem. Możemy być dumni. Myślę, że tak, mamy fantastycznych artystów, no, wystarczy wspomnieć Gretę, wystarczy wspomnieć Cukina, y, czy zespół Mister Zup, który też wraca z nowymi kawałkami, także no, nie mamy się czego wstydzić. No, w jednym z artykułów w Dialog Art napisałam właśnie o tym, że y, kultura nie rodzi się tylko w Warszawie, w Krakowie, y, wystarczy popatrzeć gdzie urodziła się nasza noblistka, y, gdzie powstał Teatr Wierszalin, także y, Kultura rodzi się wszędzie, wszędzie są ludzie, którzy chcą ją tworzyć, no i ci, którzy chcą ją odbierać. I wystarczy mieć oczy i uszy otwarte, bo zawsze mnie to zadziwia, ilekroć na ten temat wchodzimy i, i zaczynamy o tym rozmowę, to zawsze powtarzasz, że masz szczęście do ludzi, bo tak jest. Magda Mianowicz wsiada do pociągu, e, w, siada w przedziale, zaczyna się rozmowa e, i jeden po drugim okazuje się, że ma gotowy materiał na książkę. No, tak, a propos pociągu, to zdarzyła mi się taka podróż dość daleka w dwa lata temu z Rzeszowa, gdzie w przedziale, w którym jechałam, spotkała się taka grupa tak przedziwnych ludzi, że cały czas chodzi mi po głowie napisanie spektaklu, który odbywa się w przedziale, bo, bo to było niesamowite. No, teraz zdarzyło mi się być w szpitalu. No, i rzeczywiście z tym szczęściem do ludzi coś mhm. jest, bo trafiłam tam na dwie niezwykłe panie na sali. Jedna z nich to właśnie ta pani filozof, która napisała książkę o relidze. Druga z kolei pani yy, z Białego Boru, która całe życie była szefową kuchni i która tak pięknie potrafiła opowiadać o swoim dzieciństwie, o dziadkach, pradziadkach, yy, o takiej uczciwości też w swoim zawodzie. Że tak mnie zachwyciła, że żałowałam, że nie mam dyktafonu, bo z tych jej opowieści myślę, że powstałby fajny artykuł na przykład o tym, jak się w czasie burzy chodziło, ciotka chodziła z dzwoneczkiem wokół domu, żeby odganiać burzę. No, <grym> Gotowe, bajkowe opowieści. Życie pisze tak, książki. Że mam, mam szczęście rzeczywiście do ludzi. Mhm. Dzięki serdeczne za wizytę w studio. Z Magdą Milianowicz spotkamy się, jak wspomniałam, niedługo i będziemy rozmawiać o Leszku Pękarskim, o całej tej historii i o tym, jak działa nas, nasz system więziennictwa, bo niestety e, chyba nie za dobrze. A tymczasem proszę Państwa, sięgajmy po książki, niech ten deszcz sobie pada, niech nawadnia nam e, glebę, niech trawa rośnie, a my sobie czytamy książki. Magda, dziękuję Ci bardzo serdecznie za wizytę w studiu. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.